Rząd Donalda Tuska spełnił obietnicę? Jest nowy sondaż, miażdżąca ocena. 63% Polaków twierdzi, że rząd Donalda Tuska nie spełnił obietnic wyborczych na pierwsze 100 dni rządu, wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Polster na zlecenie Super Expressu, zamieszczonego w piątkowym wydaniu gazety. W sondażu zapytano respondentów, czy ich zdaniem rząd Donalda Tuska spełnił obietnice wyborcze na 100 pierwszych dni. Tak odpowiedziało 22% badanych, a nie 63%. Zdania w tej kwestii nie ma 15% respondentów. Rząd Donalda Tuska spełnił obietnicę? Jest nowy sondaż. Już na pierwszy rzut oka widać, że bilans 100 dni rządów Donalda Tuska nie rzuca na kolana. Część ze zrealizowanych zapowiedzi to mało wymagające ruchy dotyczące np. odwołania rzecznika praw dziecka, czy braku oceny z religii na świadectwach szkolnych. Wielu kluczowych wyborczych obietnic, jak kwota wolna od podatku, babciowe, czy dopłata do wynajmu mieszkań nie zrealizowano, czytamy w piątkowym wydaniu Super Expressu. Badanie zrealizował Instytut Badań Polster w dniach od 16 do 17 marca metodą CAW i na próbie 1072 dorosłych Polaków.